Razem możemy znowu czytać, zastanawiać się nad znaczeniem tych doświadczeń, które były udziałem proroka Daniela. Bo prorok miał nie tylko widzenia. Prorok również czytał proroctwa innych proroków i starał się dostosować do Bożej woli wyrażonej przez swoich poprzedników. Proroctwa zawarte w 9 rozdziale Księgi Daniela, proroctwo w zasadzie w liczbie pojedynczej powinienem je określić, jest jedynym w swoim rodzaju w całym Piśmie Świętym. Na temat mającego nadejść Mesjasza w Starym Testamencie, tych proroc o tym czasie mówimy, Mesjasza jako tego sługi Pana, który będzie cierpiał, który odkupi, który odda swoje życie. W Starym Testamencie było około 300, niektórzy doliczyli się 330. Wszystko było powiedziane na temat jego urodzenia, jego pochodzenia, jego matki, miejscowości, gdzie będzie urodzony, że będzie musiał umykać do Egiptu, ażeby zachować życie już jako niemowlę. Oczywiście czynili to jego rodzice, na temat jego działalności. Ale nigdzie do czasu proroctwa, które Daniel odnotował w 9 rozdziale swojej księgi, nie było proroctwa, kiedy przyjdzie Mesjasz. Wszystko o nim, ale nic na temat czasu jego pojawienia się. Dlatego ten 9 rozdział jest jedynym w swoim rodzaju w całym Piśmie Świętym. A więc kiedy przyjdzie Mesjasz? Proroctwo, które będziemy rozważali, jest najbardziej zdumiewające, najbardziej radosne, powiedziałbym najbardziej konkretne. Bo jeżeli wiesz, że On przyjdzie i czekasz na Niego już 1000, 2000, 3000, 4000 lat, to zaczynasz wątpić, czy On w ogóle przyjdzie. My wiemy o powtórnym przyjściu Chrystusa i znam wielu chrześcijan, którzy, gdy wyczytali to z Pisma Świętego, przeczytali tekst, że dnia i godziny nikt nie wie. Ale pamiętam w 61, 2, 3 roku, że wielu mówiło, to nie potrwa dłużej jak 5 lat. I Chrystus się pojawi. Przed sobą mamy dość obszerny materiał do przeczytania, a pewne jego części do przestudiowania. Z dużą uwagą będziemy starali się wczytywać w treść 9 rozdziału, wobec tego nie tracąc czasu. Przejdźmy już do czytania od 1 wiersza. W 1 roku Dariusza, syna Ahaszferosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w 1 roku jego panowania, ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele. Dariusza Meda już znamy, prawda? Tu mamy trochę więcej szczegółów o nim. Jedno takie pytanie, które może się pojawić, to to, że Dariusz został królem państwa chaldejskiego. Chaldejczycy to Babilończycy. On był przecież Medem i nie był królem Babilonu. Babilon wtedy upadł.
Ale Daniel zaznacza, że to było na tym terenie. Dariusz nie jest królem nad całą połacią tych terytoriów, którymi włada koalicja medoperska i której to koalicji głównym dowodzącym i głównym królem był Cyrus. On był tutaj w Chaldei, tutaj właśnie w rejonie Babilonu. W pierwszym roku jego panowania, kiedy Dariusz przejął panowanie na terenach babilońskich? W noc upadku, w czasie upadku Babilonu. To było w 539 roku. Niektórzy historycy jak gdyby datują to nieco wcześniej, nieco później, 538 rok. Zostawmy to historykom. Jedno jest pewne. To są te lata 539-538. I wtedy właśnie Daniel, który sam jest prorokiem, który sam czeka chyba na dokończenie wykładu Gabriela, a to już, jak rano mówiłem, minęło 13 lat. Czyta innych proroków, czyta Jeremiasza konkretnie i czyta te miejsca, gdzie Jeremiasz zapowiadał, że Jerozolima będzie i Judejczycy będą w niewoli przez 70 lat. Gdzie w księdze Jeremiasza i kiedy takie zapisy zostały wprowadzone przez proroka? Według Jeremiasza 25 rozdziału, wiersza pierwszego, a później od 11 do 14, dowiadujemy się, że w czwartym roku panowania Jojakima, króla judzkiego. W tym samym roku, jak wiemy z księgi Daniela pierwszego rozdziału i wiersza pierwszego, Daniel i jego trzej przyjaciele zostali uprowadzeni do Babilonu. To był pierwszy rok Nebukadnezara zarazem. Niektóre teksty biblijne podają nam, że to był piąty rok Jojakima, niektóre, że czwarty rok Jojakima. To w zależności od tego, jakim kalendarzem się posługiwano w danym czasie, czy rok, Anglicy to mówią accession year, rok wstąpienia na tron już był liczony jako pełny rok panowania, czy pełny rok panowania liczył się od nowego roku, ale pełnego według kalendarza danego narodu. Drugi raz prorok Jeremiasz w 597, aha, i to było w 605 roku naszej ery konkretnie, czwarty rok Jojakima, pierwszy rok Nebukadnezara. W 29 rozdziale proroctwa Jeremiasza, to było w roku drugiego najazdu Nebukadnezara i zabrania króla Jehoniasza do niewoli, prorok Jeremiasz powtarza znowu to samo, co w 605 roku powiedział. Jerozolima będzie ujarzmiona przez 70 lat. I jeszcze raz ten sam okres jest odnotowany w Piśmie Świętym, w drugiej księdze Kronik, w 36 rozdziale i w wierszach 20 i 21. To jest po trzecim najeździe Nebukadnezara, kiedy Sedekiasz został zabrany do niewoli. Niezmiennie ten okres 70 lat powtarza się w 605 roku, w 597 i w 586 przed naszą erą. A więc tutaj poselstwo Boże było bardzo wyraźne. Do tego zresztą dojdziemy. Zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele. Pamiętacie, gdy mówiliśmy o zasadach, którymi my możemy prześledzić, czytając ten proces,
kierował się Bóg, podając te proroctwa i w jakim celu podawał proroctwa? Niektórzy uważali po to, żebyśmy dowiedzieli się o przyszłości. Tak, to był jeden z celów, ale daleko, daleko z tyłu. Pierwszy, żeby przekonać człowieka, że Bóg istnieje. Bóg, który zna przyszłość. Aby uwiarygodnić proroka, Słowo Boże. I po to również, aby człowiek, który dowiaduje się o przyszłości, mógł się na tę przyszłość przygotować. I tutaj mamy wspaniały przykład Daniela, który przygotowuje się na przyszłość zapowiadaną przez proroka Jeremiasza. Jesteśmy w 539 albo w 538 roku. Najazd pierwszy jest rok 605 i pierwszy wyrok Boga wtedy, że to będzie trwało 70 lat. Dołóżmy, a w Starym Testamencie to tak opacznie trzeba, odejmijmy od 605 roku 70 lat. Który rok otrzymamy? Proszę. Tak. Czyżbym ja ogłuch, albo wy po prostu tak nieśmiało mówili? 536 rok. Mamy 539 albo 8. Ile zostało lat do czasu, gdy skończy się proroctwo o 70 latach niewoli? Dwa i pół, trzy lata. W najlepszym przypadku. Jednym z celów proroctwa jest to, aby dać nam możliwość przygotowania się na warunki, które nastąpią, gdy proroctwo się spełni. Daniel jest tego świadomy. I popatrzmy, jak reaguje. Zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić i błagać w poście, we włosienicy, w popiele. Dlaczego? Dlaczego taki minorowy stan i podejście samego proroka? Daniel znał przyczyny uprowadzenia narodu do niewoli babilońskiej, znał przyczyny zniszczenia świątyni, zniszczenia miasta. Powodem był grzech. Powodem była buta narodu. Powodem było zerwanie przymierza i nakładanie masek, że nic się nie stało, że jest wszystko w porządku. Prorok to wszystko wiedział. Prorok wiedział, że kto wyznaje grzech i opuszcza grzech, ten dostępuje miłosierdzia. Z postawy Daniela możemy wywnioskować, że mijał czas, mijały godziny, dni, tygodnie, miesiące i lata. Ale w sercach ludzi nic się nie działo. Zostało 2 lata jeszcze, zgodnie z zapowiedzią Boga przez proroka Jeremiasza. W jakim stanie Bóg nas tutaj w tej chwili przyjmie? Jak nas potraktuje? Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, i mówiłem: ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań, zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw i nie słuchaliśmy Twoich sług proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. Zachwyca mnie postawa Daniela w tym miejscu i w tej sytuacji. Poznaliśmy Daniela poprzez 1 rozdział, 2 rozdział, 4 rozdział, 5 rozdział, 6 rozdział. Nawet Dariusz Med powiedział: Bóg, któremu ty ustawicznie służysz,
Młodzieniec 18-letni, który postanawia, że zostanie wierny Bogu w tych nowych warunkach w niewoli. Ilu to młodych ludzi czeka na to, żeby mieć 18 lat, dowód osobisty, klucz do mieszkania, mamo, klucz do samochodu. Ja mam 18 lat, ja jestem pełnoletni. A niektórzy umykają z domu i mówią, teraz zażywamy dopiero wolności. Ktoś powiedział, że to jest takie zażywanie wolności, jak zażywa pies wrzucony do studni. Chcesz wolności, masz wolność. Ale pamiętaj, że na śniadanie trzeba zapracować, skarpety trzeba uprać, wszystko, co mama robiła, o to trzeba zadbać. Daniel jest szlachetny. Od młodości, a teraz Daniel już ma 88 lat. To już nie jest młodzieniec. To już jest poważny, starszy człowiek, który powiedzielibyśmy stoi nad grobem i wie, że całe życie zawdzięcza swojemu Bogu. Jak my się zachowujemy, jak ja, jak ty się zachowujesz w takiej sytuacji? Wyobraź sobie, że należysz do narodu albo do kościoła, który popełnia cały szereg błędów i ty cierpisz za to. Ciebie do niewoli pierwszego biorą, tobie dokuczają. Panie Boże, i ty nie grzmisz? Ja niewinny cierpię, a oni? Panie Boże, królowie i książęta i całe pospólstwo, wszyscy zgrzeszyli, a ja cierpię. Już tutaj w tej niewoli 68 lat. Ale to nie Daniel. Nikt, kto jest blisko Boga, w takich sytuacjach tak się nie zachowuje. Daniel był blisko Boga i mówi, zgrzeszyliśmy. Myśmy zawinili. My postępowaliśmy bezbożnie. To jest prawdziwe dziecko Boga. To jest prawdziwy członek społeczności, która upadła, zgrzeszyła, którą Bóg miłuje. Dał jej 70 lat takiej specjalnej szkoły, aby ocknęli się i wrócili do Niego i okazuje się, nikt nie ma ochoty wracać, a Daniel, który to rozumie, nie wyrywa się, mówi, Boże, ja ich zostawiam. Widzisz mnie? Ja już jestem 2 kilometry z przodu. Nie, nie. Iluż to takich reformatorów kościołów, w tym kościoła naszego, adwentystycznego, spotykamy, którzy są gotowi obrzucić wszystkich wszystkim. Ale oni są niewinni, oni są święci. A jeżeli ktoś ma coś do uregulowania, to oni, nie ja. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Niech ta myśl nas nigdy, drodzy, nigdy nie opuszcza. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, nie im. To oni mają się nawrócić. Nam, bo ja jestem częścią tego narodu. Ktoś kiedyś powiedział, że szuka kościoła, ale idealnego. I ktoś mu powiedział, takiego kościoła nie ma. Na tej ziemi są tylko grzeszni ludzie, którzy z łaski Bożej zmagają się z grzechem, ufają Bogu i On ich ratuje. Mówi, a gdybyś nawet znalazł cudowny, idealny kościół, zbór i przyłączył się do niego, to od tej pory on już nie będzie idealny. Rozumiemy to? To jest bardzo ważne. Żartobliwie w tej samej tonacji pewien prawie 60-latek
który był samotny, rozmawia z przyjacielem i mówi, słuchaj, na co ty czekasz? Nie zawsze. Mówi, ja chciałbym się ożenić, ale ja szukam idealnej żony. I nie znalazłem. Naprawdę nie znalazłeś? Raz znalazłem jedną. No to czemuś się nie ożenił? Bo ona też ideału szukała. Przestańmy o sobie tak dobrze myśleć. Miast okularów, które pomagają mi was dobrze widzieć, powinniśmy sobie lustra postawić przed sobą. Popatrzeć na samych siebie. Daniel to rozumiał. I Daniel wiedział, że jest się czego wstydzić. Myśmy zgrzeszyli przeciwko tobie. I wiersz 9. U Pana Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie. Gdy zobaczysz, że w twoim życiu wszystko się wali, że w życiu społeczności, do której należysz, wszystko jest w poprzek, wszystko na opak. Przypomnij sobie, gdzie ostatni raz widziałeś światło i wracaj tam czym prędzej. Tam dojdziesz do siebie. Tam zrozumiesz siebie i zrozumiesz Boga przebaczającego. Przebaczającego buntownikom. Bo my przeciwko Bogu buntujemy się. Nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi. I teraz bardzo ważny tekst 11. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu, dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Niektórzy powiadają, w Piśmie Świętym, jeżeli chodzi o prawo, o zakon, jest tylko jeden. Gdziekolwiek czytamy prawo, to jest tylko. Dla jednych to jest 10 przykazań, dla innych to są ceremonie świątynne, jakieś inne przepisy zdrowotne i tak dalej. To nieprawda. Czytajmy uważnie Pismo Święte i zobaczymy, że pojęcie prawa jest pojęcie prawa jako takiego, ale są też działy życia naszego, zachowania naszego i zakon, który zostaje przekroczony przez nas, to jest przede wszystkim Boża wola, Boży charakter wyrażony w dekalogu. A to ten zakon Mojżesza, to było to, co Mojżesz spisał. W ramach tego było to przymierze, które określało, jakie błogosławieństwa będą udziałem wiernych i jakie klątwy dotkną tych, którzy z wierności zrezygnują. Przeto spełnił swoje słowo, które przepowiedział przeciwko nam, naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jerozolimie. To był szok dla wszystkich narodów. To był szok dla kapłanów. To był szok dla wszystkich poza prorokami. Prorocy, którzy z ramienia Bożego otrzymywali wizję, oni byli tymi Nevi'im. Oni byli tymi widzącymi. Oni płakali. Oni narzekali. Oni szukali ratunku. Wszyscy inni uważali, Kościół Boży, Kościół Boży, Kościół Boży jest. Dopóki jest Kościół i ja w tym Kościele, to jest wszystko w porządku, bo miłuje Kościół. Tak, Bóg miłuje Kościół i miłuje każdego syna Adama i Ewy. Każdego grzesznika. Niezależnie od tego, nawet czy jest chrześcijaninem, czy Żydem, czy muzułmaninem, czy hinduistą, czy buddystą, kimkolwiek jest. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, tego samego Boga. A jako chrześcijanie lud przymierza w Nowym Testamencie. Mamy przywilej współpracy z Bogiem nad pozyskaniem tych ludzi i ukazaniem im piękna Jego charakteru, a że my nie możemy Go sprowadzić na ziemię, to On ten charakter wszczepia nam. To na nas patrząc ci ludzie mają Go
poznać. Spełnił swoje słowo wierny Bóg. To był ten sąd Boży nad Izraelem, który według Księgi Kronik i drugiej Kronik i drugiej Królewskiej był jedynym zabiegiem, który mógł uratować tych, którzy chcieli być uratowani. Bo w warunkach judzkich i istnienia świątyni i pałaców jeruzalemskich nie było warunków uratowania. Trzeba było to robić tam na wygnaniu. Jak napisano w Zakonie Mojżesza, spadło na nas wielkie nieszczęście. My jednak nie ubłagaliśmy Pana, Boga naszego, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Nie ubłagaliśmy Pana Boga naszego, jakim sposobem? Już o tym mówiliśmy. Kto wyznaje i opuszcza. Pamiętacie, że tę samą radę dał Daniel Nebukadnezarowi, który miał ten sen o ściętym drzewie? Tę samą radę. My możemy udzielać rad, często tak jest, bardzo często. Ja u siebie to widzę. Łatwo jest radzić, ale gdy przychodzi taka trudna, jakaś podbramkowa sytuacja, to jakoś, nie wiem, przecież nie zapominam tej rady, że ona jest i o Bożej miłości, a jakoś tak ociężale do tego podchodzimy. Księga Daniela proroka to nie tylko księga proroctw, to księga postaw dzieci Bożych wiernych i dzieci Bożych, które upadły. I wiary, która dodaje skrzydeł. Sprawiedliwy jest Pan Bóg nasz we wszystkich swoich dziełach, których dokonał. Tu nie ma pytania, dlaczego, Boże? Dlaczego to na nas wszystko przyszło? Nie. Tu jest pytanie raczej, dlaczego, Boże, Ty nas dalej kochasz? Dlaczego Ty jeszcze o nas się troszczysz? Dlaczego o nas myślisz, podczas gdy my nie słuchamy Twojego głosu? W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, apostoł Paweł napisał tak o wierności Bożej. Wierna to mowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też królować będziemy. Jeśli z nim wytrwamy, z nim żyć będziemy. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostanie wierny, albowiem samego siebie zaprzeć nie może. A więc jeżeli odpychasz Boga i nie chcesz, on jest wierny, dałem ci wolną wolę, masz prawo tak zadecydować i wycofuję się. Nie będę nachalny, nie będę więcej na ciebie naciskał. Ale pamiętaj, że w swojej niewierności masz drogę jednokierunkową, drogę donikąd. A ja ci nie mogę pomóc, bo moja wierność mi na to nie pozwala. Ja takim pozostaję. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej, i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj. Zgrzeszyliśmy. Bezbożnie postąpiliśmy. O Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokoło nas. Kiedy ostatnio modliliśmy się taką modlitwą? Boże, dziękuję Ci za te wszystkie trudności, doświadczenia, bo to jest słuszne, to jest sprawiedliwe. Ty w ten sposób uczysz mnie swojej sprawiedliwości. Ale tu powołuję się na wyjście z Egiptu. Dla
dla Izraelitów, w całym Piśmie Świętym, gdy czytamy w Starym Testamencie, to odniesienie do wyzwolenia z niewoli egipskiej było takim kołem ratunkowym. Jeżeli Bóg potrafił nas stamtąd wyzwolić, to Bóg wszystko może. To Bóg nas kocha. Jeżeli zbuntowaliśmy się nawet na pustyni, a On nas 40 lat, ale prowadził i znosił i błogosławił, to nie ma rzeczy niemożliwych, których by nie uczynił dla swojego narodu. Wysłuchaj, Boże, modlitwy Twojego sługi, jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego, o Panie. Zwróciliście uwagę na to, jak Daniel mówi o sobie i mówi o sobie w trzeciej osobie. O sobie w trzeciej osobie. Co za zbitka fonetyczna. Wysłuchaj, Boże, nasz modlitwy Twojego sługi. Kto to jest, co się modli i prosi o wysłuchanie tej modlitwy? Daniel. Ale on wie, że jest Bożym sługą. Może nie doskonałym, może nie takim, jak Bóg by chciał, ale chce mu służyć. Nieraz spotykając takie wypowiedzi w trzeciej osobie, jak gdyby o kimś w Piśmie Świętym, podczas gdy chodzi o osobę mówiącą czy piszącą, staje się kamieniem obrazy i gubimy się w tekście. I mówimy zaraz, Daniel przecież w pierwszych 6 rozdziałach mówił o Danielu w trzeciej osobie. A więc jak mógł pisać o sobie? Tutaj mamy dowód tego. I takich myśli mamy w Piśmie Świętym wiele. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha, usłysz. Ponad 150 lat wcześniej żył na tej ziemi prorok Izajasz, który napisał: ucho Pańskie nie jest zatulone, aby nie mogło wysłuchać. Co jest przeszkodą, że Pan nie może wysłuchać? Grzechy wasze. Postawiliście mur między sobą a mną i Daniel to doskonale rozumie. I mówi: Boże, uczyń to ze względu na samego siebie, Panie. Nie ze względu na nas. My jesteśmy niegodni. My nie jesteśmy warci czegokolwiek. Nakłoń, Boże mój, ucha swojego i usłysz. Otwórz oczy, spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Ile cudownych obietnic mamy tutaj w tej modlitwie wymienionych. Jakim jest Bóg, do którego przystępujemy i mamy prawo do Niego przyjść. I On nas do tego zachęca. Panie, usłysz, odpuść, dostrzeż, uczyń, nie zwlekaj, nie wzlekaj przez wzgląd na siebie. Mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. I gdy jeszcze mówiłem i modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego, i zanosiłem moje błagania przed obliczem Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga. Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Bardzo ciekawe. Daniel zwraca uwagę, a minęło 13 około lat. Od 550 roku, to był trzeci rok Belsazara, do pierwszego roku Dariusza Meda. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie. I teraz mamy takie małe skrzyżowanie pojęciowe. Jasne zrozumienie czego?
że wam wybaczyłem i że was przyjmę, że proroctwo o 70 latach się wypełni, że nic się nie stało i tak, niezależnie od tego, co byście robili, to i tak 70 lat minęło, a więc to automatycznie działa. Samo przez się. Co Daniel miał zrozumieć? Dlaczego Daniel zwraca uwagę, gdy zauważył Gabriela, że to jest ten sam Gabriel, którego widział w poprzednim widzeniu? Jak oni się rozstali, pamiętacie? Daniel nie rozumiał czegoś, a Gabriel mu tego nie wyjaśnił. Daniel dalej główkował i mówi: martwiłem się, nawet zachorowałem, ale nie było nikogo, kto by mi to wyjaśnił. I teraz pojawia się Gabriel. Jaka tajemnica towarzyszyła Danielowi przez te wszystkie lata? Niektórzy mówią: proroctwo Jeremiasza. Nie. W pierwszym wierszu czytaliśmy i drugim, że Daniel zrozumiał to proroctwo Jeremiasza. Tam nie było zagadek. Był tylko problem, czy naród jest gotowy przyjąć Boże przebaczenie, czy naród jest gotowy wyjść z niewoli. Przypomnijmy sobie te dwa określenia, o których mówiliśmy już rano. Hazon, kartkówka bez kartek. Co to słowo oznacza? Proszę. Całość widzenia. To drugie, jak brzmi? Mare. I co oznacza? Część, pewien kadr z widzenia. Daniel nie rozumiał czego? Mare czy hazom? Tu was złapałem. Tak, jednego i drugiego. Bo skoro nie zrozumiał jednego elementu, o tym mówiliśmy rano, to nie rozumiał całości. Nie rozumiał ani jednego, ani drugiego. Ale kluczem do zrozumienia hazon było zrozumienie mare. I teraz przychodzi Gabriel i mówi: teraz przyszedłem dać ci jasne zrozumienie. To był balsam. Takie słowa po tym poście 13-letnim to było coś cudownego. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenie. Jakie widzenie? Mare. Specjalnie kolorowałem, zgodnie z tekstem oryginalnym. Zrozum mare. Końcówka 8 rozdziału dla porównania, ażebyśmy nie musieli domyślać się, jak tam było. A widzenie, czyli mare, o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą. Ale ty zapieczętuj to widzenie, hazon, całość, bo spełni się po wielu dniach. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni, potem wstałem i sprawowałem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony mare i nie rozumiałem go. Inne przekłady mówią: nie było nikogo, kto by mi to wytłumaczył. Widocznie Daniel szukał. Być może u pastorów, kaznodziejów. Nie wiem, kogo tam miał do dyspozycji. Kapłanów, u rabina. Nie było takiego. To mógł wyjaśnić tylko Bóg. I Gabriel przychodzi i mówi: zrozum teraz to mare. Tę planszę widzieliśmy już rano. Widzenie to jest prawda. A więc chodzi o mare związane z 2300 wieczorami i porankami. Tutaj możemy zwrócić uwagę na fakt, że pomiędzy 8 a 9 rozdziale jawią nam się takie
klamry, takie połączenia, zupełnie naturalne. Pierwszą taką klamrą, moglibyśmy powiedzieć, to jest Gabriel, prawda? I Daniel nam mówi, ja go widziałem wtedy i teraz znowu go zauważyłem. Drugą taką klamrą to było Mare. Tam było zagadką, tutaj mówi, że Mare przyszedł mi objaśnić. Inne jeszcze te powiązania, inne klamry tych rozdziałów 8 i 9. 8 rozdział mamy po lewej stronie, w 9 rozdziale jawi nam się. Gabrielu wyjaśni mu to widzenie, nie dokończył i teraz przychodzi. Mówi, to jest ten, którego przedtem oglądał w widzeniu. Gabriel się nie postarzał, Daniel chyba tak. Bo różnica pomiędzy 75 rokiem a 88 to jest znacząca w życiu człowieka. Gabriel był ten sam. Nie było problemu z rozpoznaniem go. Widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie. Omawiane widzenie dotyczyło 2000 czystów wieczorów i poranków. Tutaj mamy nowy aspekt czasowy w 9 rozdziale, który się pojawi. 70 tygodni. Tegośmy jeszcze nie mieli w Księdze Daniela. Czy to ma jakikolwiek związek z okresem 2300 wieczorów i poranków? Zobaczymy. Daniel zaniepokojony i nie rozumiał tego widzenia, a tutaj mówi, uważaj na słowo i zrozum to widzenie. Przyłóż serce do tego. 70 tygodni, to jest wiersz 24, wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu. Czy pamiętamy jakieś proroctwo w Starym Testamencie, które by wyznaczało jakiś okres czasu dla jakiegokolwiek narodu? Przez Boga, proszę? 70 lat, tak, to było to, cośmy omawiali. Dziękuję za przypomnienie. Jakiś inny, ale to dotyczyło też Izraela, prawda? Aha. W czasach Abrahama patriarcha otrzymuje obietnicę, że to będzie ziemia, którą posiądzie jego potomstwo. Ale Bóg zaraz zastrzega, ale nie teraz. Na razie tu mieszkają te amorejskie narody. I mieszkać tu będą jeszcze jak długo? A wtedy, gdy się dopełni ich nieprawość, zajmiecie ich miejsce. Tutaj naród izraelski otrzymuje nie 400, tylko 490 lat. 70 tygodni. Zresztą do tego wyliczenia zaraz dojdziemy. Ewangelia Łukasza mówi nam o tym, jak się dopełnił ten okres 70 lat. To znaczy już się dopełniał, bo to był ostatni tydzień. To Chrystus powiedział, dom wasz zostanie wam pusty. Izrael, tak jak narody amorejskie, nie zdał egzaminu w tym względzie. Na co te 70 lat zostało przeznaczone? Aż dopełni się zbrodnia. Obok wypisałem teksty, które nam mówią, o jaką zbrodnię chodzi. Tak jak zabijani byli prorocy, tak Mesjasz miał być zabity. I mówi, w ten sposób dopełnicie zbrodni i miary waszych ojców. Przypieczętowany będzie grzech. Inaczej wolny przekład oddaje nam to. Grzech okaże się być grzechem. Grzech udowodni, że zapłatą za niego jest śmierć. Że nie ma innego wyjścia. I tutaj Baranek Boży odda swoje życie, aby grzech, który nas niszczy i zniszczyłby bezpowrotnie i doprowadził do wtórej śmierci, zostanie zdjęty. Ale on
okaże się być grzechem. Ta cena w pełni przez Baranka Bożego będzie zapłacona. Będzie zmazana wina. Ciekawy obraz tego mamy w Księdze Zachariasza w 3 rozdziale. Pamiętacie ten obraz, kiedy kapłan w plugawej szacie stoi i później ta zmiana szaty, zmiana ubioru, zmiana czapki nawet symbolizującej jako kapłana tę świętość, która Panu należała. To wszystko otrzymuje nowe. I później w dalszym ciągu, w tym 3 rozdziale jest powiedziane, to jest możliwe tylko dzięki temu, że pojawi się kamień. Kamień, na którym będzie 7 oczu. I wtedy wina tej ziemi w jednym czasie zostanie zlikwidowana. To jest śmierć Mesjasza. W liście do Rzymian Paweł o tym pisze. W liście do Hebrajczyków pisze. Jan w 1 liście. W Jezusie Chrystusie jest całkowite zgładzenie w każdej wyznanej i porzuconej winy i grzechu. I przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. I tą sprawiedliwością Zbawiciel może obdarować każdego grzesznika, kto do Niego przychodzi. Mnie, Ciebie, nas wszystkich i tych, jak to Paweł napisał, którzy są jeszcze z daleka, których powoła Pan. Przywrócona będzie ta sprawiedliwość. To będzie Jego sprawiedliwość. I potwierdzi się widzenie i prorok. Co jest potwierdzeniem widzenia i proroctwa? Jego spełnienie. Gdy proroctwo się wypełnia, wtedy jest to pieczęcią jego prawdziwości. Gdy czytaliśmy proroctwo z 2 rozdziału, to tam mieliśmy Babilon, Medopersję, Grecję, Rzym i ci, którzy żyli w czasach rzymskich, jak Paweł, piszący list do Tesaloniczan, dzisiaj cytowaliśmy z 2 rozdziału 2 listu, mówi, nie pamiętacie, jak o tym wam mówiłem? Ta nieprawość już wzrasta, ale jeszcze jest ktoś, kto przeszkadza jej całkowicie się rozwinąć. Ale gdy ten ktoś będzie usunięty z pola, wtedy ten człowiek nieprawości okaże się w całej swojej krasie, jeżeli to krasą można nazwać. Daniel wykładał właśnie to proroctwo Danielowe. Przepraszam, Paweł, apostoł. To, że już było Imperium Rzymskie, to, że już były zakusy wśród chrześcijan, już tuż po czasach apostolskich. Paweł o tym powiedział w Milecie do starszych zborów w Efezie. Ja wiem, że spośród was powstaną ci, którzy będą przewrotne rzeczy mówili, aby za sobą pociągnąć uczniów. Diabeł już tym ludziom i w tamtym czasie dawał taką kanapkę do połknięcia. I najświętsze będzie namaszczone. Niektórzy odwołują się tutaj do Dziejów Apostolskich, rozdziału 10, wiersza 38, gdzie jest powiedziane, że namaszczony był Mesjasz, Jezus z Nazaretu. I mówią, o tym jest mowa, że w okresie tych 70 tygodni również i Mesjasz będzie namaszczony. Moglibyśmy tak rozumieć, gdyby nie było inaczej, ale jest inaczej. Hebrajski zwrot, który mówi, najświętsze będzie namaszczone, nigdy nie odnosił się i nie może odnosić się do żadnego człowieka. Może odnosić się do budowli, głównie świątyni. A więc chodzi o uruchomienie czynności świątyni w 70 tych tygodniach. Niektórzy mówią tak, bo w 516 roku przed naszą erą została uruchomiona świątynia w Jerozolimie. I to było to namaszczenie. Przyjmijmy na razie to za dobrą monetę. Ale wkrótce się przekonamy, że to nie może chodzić o tamto namaszczenie świątyni Zorobabela. I to nam Biblia wykaże, ten 9 rozdział nam to wykaże. Wobec tego to wszystko miało się dziać, a więc popatrzmy, ile błogosławieństw,
ile sytuacji otwierających oczy temu narodowi na to, czym jest grzech, kim jest Mesjasz, na zaoferowanie mu sprawiedliwości wiecznej. Potwierdzenie widzenia i proroka. Zobaczą, jak się wypełniają kolejne proroctwa i to będzie pieczęcią, jeżeli wypełni, w tym znaczeniu nawet, jak się wypełni 70 tygodni, to się wypełni cały okres, którego częścią jest te 70 tygodni. Ale czy to jest te 70 tygodni, to jest część jakiegoś dłuższego? O, tutaj jakaś ramka mi się pojawiła, a ja jej nie chcę. No dobrze, tym razem poszło łatwo. Tutaj mamy urywek tego tekstu w języku hebrajskim. Mamy tu specjalistę jakiegoś od języka hebrajskiego na sali? To zapraszamy. Tak. Bardzo proszę. Judytko, no chodź. No chodź i poczytasz nam. To będą tylko 2-3 wyrazy, nic więcej. Stań sobie tak gdzieś tutaj, żeby cię wszyscy widzieli, a ty obraz, abyś widziała, a ja przejdę z tej strony. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, może z tego tekstu. Behamare, tak? Podkreślony wyraz. Bamare. Tak. Tak. Shavim Shviim. Co to znaczy? 70 tygodni. Na pewno? Masz rację. A dosłownie co to oznacza? Siedemdziesiąt siódemek. Tak? Bo tydzień to jest 7 po hebrajsku. A więc 70 tygodni, czyli 70 siódemek. I jeszcze jeden wyraz. Nechtach. Nechtach. Dziękuję bardzo. Więcej już nie będzie. Ja sądzę, że zasługuje na brawa Judytka. Dziękujemy ci. Bardzo, bardzo nam pomogłaś. Ten Nechtach oddany jest w Nifalu. Podstawą tego słowa jest Hatach. Hatach, co oznacza? Przyjdziesz nam jeszcze z pomocą, niekoniecznie do przodu. Popatrzcie, jak tego typu spotkania powodują zmiękczenie serc. Już się jeden przyznał, a myśmy się wszyscy powinni przyznać, nie? Hatach oznacza odciąć, oddzielić, przeznaczyć dla czegoś, dla kogoś. To jest termin taki techniczny. Na przykład, gdy do sukiennika kogoś, kto tam wytwarzał jakąś tkaninę, ktoś przyszedł i potrzebował na szal albo na płaszcz, chociaż one w całości były wykonywane, ale czasem z takiego, jak to mówimy, z metra było cięte. Kupon na garnitur. Ile trzeba? 4 metry chyba, tak? Bo dla mnie 2,5. To jest... A więc... I gdy krawiec bierze nożyczce i odcina ten kupon żądany, to on dokonywał tej czynności hatach. Nechtach to jest w czasie przeszłym. Odcięto, przeznaczono, oddzielono od czegoś, ale od czego oddzielono?
Przypomnijmy sobie, co przyszedł Gabriel wyjaśniać? Marę. A czego dotyczyło konkretnie to Marę, którym się zajmujemy już od rana? 2300 wieczorów i poranków. A więc od tego okresu 2300 wieczorów i poranków nechtach 70 siódemek. To jest szczególne w teologii biblijnej określenie. 70 siódemek. Kiedyś Piotr, zdziwiony taką szczodrobliwością Boga i tym, że zachęca nas, abyśmy umieli przebaczać, pyta: Panie, czy jak mój brat zgrzeszy 7 razy, to mam mu 7 razy przebaczyć? Co powiedział wtedy Chrystus? Nie mówię ci 7 razy, ale mówię ci 70 razy 7. Tak przebacza Bóg. Tak czas na pokutę daje Bóg. 70 siódemek. A w przeliczeniu, tę zasadę przeliczenia już znamy od 7 rozdziału, to jest 70 razy 7, 490 dni. Dzień w proroctwie za rok to jest 490 lat łaski dla tego narodu. Pozostaje jeszcze jedna ważna sprawa. Odcięto. Z której strony odcięto? Czy z początku, czy z końca? Jedni proponują jedno, drudzy proponują drugie. Pamiętacie, gdy mówiliśmy, jak czytać proroctwa, jak je rozumieć? Jeżeli one należą już do czasu i są wypełnione, to historycznie pooglądać ten czas, jak to było. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu do pomazańca księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rękiem i rowami miejskimi. Będą to ciężkie czasy. To jest Biblia Warszawska. Biblia Warszawska w niektórych tych momentach jest taka niezdecydowana. Na pewno trudny tekst, ale chyba nie na tyle trudny, bo inne komisje przekładu sobie z tym dosyć dobrze radziły. Biblia Gdańska. To jest końcówka XVI wieku przecież. Przeto wiedza zrozumiej, to jest ten tekst poniżej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie. A te czasy będą bardzo trudne. Popatrzmy, że tutaj mamy połączone te dwa odcinki, 7 tygodni i 62 tygodnie. Obydwa trzeba doliczyć, żeby wiedzieć, kiedy przyjdzie Mesjasz. Od kiedy należy liczyć? Od objawienia się słowa o ponownej odbudowie Jeruzalemu. Jesteśmy w tamtym czasie, w roku 538 czy 9. Czy wtedy już taki dekret był? Nie. Nie było takiego dekretu. Co znaczy to stwierdzenie, odkąd objawiło się słowo? Niektóre komisje idą w kierunku od czasu, gdy się objawi to słowo. Ale gdyby nawet stać na stanowisku, gdy się objawiło, to Stary Testament daje nam wiele przykładów wykorzystania czasu przeszłego, który zrealizowany dopiero będzie w przyszłości. Czytaliśmy dzisiaj tekst z Księgi Izajasza z 9 rozdziału i tam było powiedziane: dziecię narodziło się nam, syn dany jest nam,
To było 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. A o kim mowa jest? O Jezusie Chrystusie. O tym Mesjaszu. Biblia w proroctwach szczególnie posługuje się takim językiem. Bibliści, tego mnie kiedyś uczono na Akademii Namiodowej, że bibliści ukuli nowy czas, nowy termin gramatyczny dla takich wyrażeń w Piśmie Świętym. Nazwali go perfectum propheticum. Czas przeszły w proroctwie. Wyrażenie w czasie przeszłym, ale to jest zawarte w proroctwie, które dopiero się wypełni. I dlatego ten przykład z tego wstępnego tekstu, który dzisiaj mieliśmy, pomaga nam zrozumieć i ten zwrot tutaj. Bo takiego dekretu jeszcze nie było o ponownej odbudowie Jerozolimy, dlatego że do tej pory byli Babilończycy. Jeszcze nie było dekretów wolnościowych. Co więcej, później wyszło kilka dekretów wolnościowych. Przynajmniej trzy. To był w 538, w 536 roku, a więc dokładnie wtedy, gdy kończyło się od 605 roku tych 70 lat Jeremiasza. Wyszedł dekret wolnościowy, wydał go Cyrus. Wielu Żydów, około 50 tysięcy, wyszło z niewoli, otrzymali dużo dóbr różnych, pieniędzy i zboża i bydła i zaczynali coś robić w tej ojczyźnie, która leżała odłogiem i była spustoszona. Głównie starali się odbudować świątynię, bo też dekret Cyrusa pozwalał im na odbudowę świątyni. Nie zapomnijmy. Zaraz na ekranie pokaże się ten dekret Cyrusa. On dotyczy tylko odbudowy świątyni jerozolimskiej. Wiemy, że doszło do nieporozumień, niesnasek w Judei. Samarytanie chcieli pomagać, Judejczycy odmówili. Tamci zaczęli się mścić, zaczęli skarżyć donosy, oskarżać politycznie naród izraelski. Wobec tego wstrzymano budowę, a ktoś chyba, kto stał za intrygą, starał się też zatrzeć dokument Cyrusa. Szukano go wszędzie i nie mogli go nigdzie znaleźć. Dopiero w 519 roku, przed naszą erą, Dariusz, nie ten Dariusz Med, Dariusz Pers odnalazł w Ekbatanie ten dekret Cyrusa. Wznowił go, nadał mu moc obowiązującą i Żydzi mogli na nowo podjąć kontynuację budowy świątyni. W 519 roku robili to już tak sprawnie, że po 3 latach świątynia była przeznaczona do użytku. 3 lata. Tak długo Żydzi, tak krótko Żydzi niczego konkretnie nie budowali. Tam się wszystko na dziesiątki lat rozkładało. I trzeci dekret to był dekret Artakserksesa. Wydany w 7 roku jego panowania, czyli historycznie jest to rok 457 przed Chrystusem, przed narodzeniem Chrystusa. I mówił tak, wydaję zarządzenie, którego mocą każdy, kto w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapłanów, lewitów i pragnie pójść z tobą do Jeruzalemu, niech idzie. To było adresowane do Ezdrasza. Ponieważ przez króla i jego 7 doradców zostałeś posłany, aby według zakonu twojego Boga, który masz w swojej ręce, zbadać sprawy Judei i Jeruzalemu. Ezdrasz mówi, ty masz się zająć, Artakserkses mówi, ty masz się zająć tymi sprawami. Ezdrasz poszedł. Był bardzo uduchowiony człowiek, bardzo dobry człowiek. Minęło kilkanaście lat i nic się nie stało z odbudową. Nehemiasz, który był dalej w Persji,
dowiedział się o tym, był tak poruszony, że jego wygląd się zmienił. Król był zaniepokojony jego wyglądem. Ten sam król Artakserkses, to było po 13 latach, w 20 roku swojego panowania, pozwala mu tam iść. To był organizator. I on spowodował, że w krótkim czasie odbudowano mury, postawiono baszty, postawiono straże i wtedy ta państwowość izraelska mogła zaistnieć i miasto było odbudowywane. A więc który z tych trzech dekretów jest dekretem, do którego nawiązuje Gabriel? Od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolimy. 457 rok. To jest początek. I tu zaraz na samym wstępie, skoro 457 rok to jest początek 70 tygodni, to pogląd, że ten ostatni punkt z tych, co miało się wydarzyć w ciągu 70 tygodni, to jest namaszczenie świętego świętych, że dotyczy świątyni Zorobabela, odpada. Bo świątynia Zorobabela była w 516 roku oddana do użytku, a to jest dekret z 457 roku. A więc mamy różnicy tutaj parę dziesiąt lat. W tych 70 tygodniach świątynia nie była budowana, nie była odnawiana, a więc nie była namaszczana do służby. Od wyjścia słowa o przywróceniu, zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica Przekopanie, te czasy będą bardzo trudne. Rzeczywiście ten okres poniewoli babilońskiej, który miał być dla Izraelitów nowym niebem i nową ziemią. Tak to przedstawiał Izajasz, tak przedstawiał również Ezechiel. Ezechiel mówił, jaka cudowna będzie ta nowa świątynia. Nic z tego się nie ziściło. Jak po grudzie wszystko szło. Nanieśmy sobie na historię właśnie ten czas. 457 przed Chrystusem dekret Artakserksesa. 490 lat doprowadza nas do 34 roku naszej ery. Najpierw 7 tygodni, czyli 49 dni, lat, to będzie 7 siódemek. Dochodzimy do roku 408, kiedy wreszcie to się wszystko poukładało. Następnie 62 tygodnie, czyli 62 razy te siódemki, 343 lata. Doprowadza nas do roku 27 naszej ery. A więc nasza era wypada jeszcze w tych tygodniach, które dotyczą okresu 62 tygodni. Tu następuje przełom. Dochodzimy do 27 roku. Zostaje ostatni tydzień. Podzielony jest według Daniela 9 rozdziału na dwie równe połowy i w 31 roku następuje śmierć Mesjasza, rozdarcie świątyni, w świątyni zasłony i koniec tego wszystkiego, co było związane z ziemską służbą świątyni jerozolimskiej. Zwróćmy uwagę na pewien tekst z Ewangelii Łukasza, bo Łukasz mówi nam, aha, i jeszcze jedno, żebyśmy wiedzieli, że to jest początek 2300 wieczorów i poranków. A więc automatycznie, samorzutnie to pojawia się, że 70 tygodni odcięte jest od początku tego mare, od początku tych tajemniczych 2300 wieczorów i poranków, bo całe mare,
Cały okres to jest 2300 wieczorów i poranków, czyli 2300 dni, lat. Tyberiusz, cesarz rzymski, panujący od 12 do 37 roku naszej ery, w 15 roku swojego panowania, gdy namiestnikiem Judei jest Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim, trachonickim Filip Bradiego, tetrarchą abileńskim Lizaniasz. Popatrzcie, jak mocno osadzone źródłowo w historii jest ten 15 rok Tyberiusza. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, a więc uzasadnienie nie tylko w historii, ale i w tej posłudze świątynnej występuje nad Jordanem Jan Chrzciciel. I ten rok, 15 Tyberiusza, to jest rok 27 według naszego kalendarza. Według kalendarza żydowskiego ten rok 27 przypada od października 27 według naszego kalendarza do października 28 roku. Taki komentarz zamieszcza tutaj, a sądzę, że rzetelny, bo potwierdzony wieloma innymi źródłami, komentarz z Biblii Poznańskiej w trzecim tomie, gdzie omawiane są Ewangelie. Po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity, czytam z Biblii Warszawskiej, i nie będzie go. Jest bardzo ciekawy tekst. Teologowie decydują się, że gdy Mesjasz będzie zabity, to go nie ma. W XVI wieku Biblia Gdańska mówi, po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Nie, to go podniesie, to go afirmuje, to po prostu będzie potwierdzenie, że on jest prawdziwym Mesjaszem. Jego grób nie może zatrzymać. A więc pozwólcie, że na tym tekście się oprzemy. Owszem, to miasto i tę świątnicę. Jakie miasto? Jerozolimę. I tę świątnicę, tę, w której rozdarła się ta zasłona. Skazi lud wodza przyszłego. Jaki lud miał skazić miasto i świątynię? Przyszły lud, to nastąpi dopiero w odniesieniu do śmierci Chrystusa w 31 wieku roku naszej ery. Kto zniszczył miasto i świątynię? Albo od tego zacznijmy, kiedy była zniszczona? Przed śmiercią Chrystusa czy po śmierci Chrystusa? Po śmierci. I Rzymianie tego dokonali. To był właśnie lud wodza przyszłego. Rzymian, którzy przyjdą i inwazję przypuszczą na to miasto i na tę świątynię. Tak, że koniec jego będzie z powodzią i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. Czyj koniec będzie z powodzią? O jakiej wojnie mowa? I o jakim pustoszeniu jest mowa tutaj? Popatrzmy na kolejne teksty. Chrystus umiera, ale jemu to nic nie zaszkodzi. Co miało oznaczać doświadczenia człowieka i Boga w kontekście przymierza? To, że przymierze, jeżeli ma być utrzymane w mocy, to ktoś musi zapłacić rachunki grzeszników. I to jest Mesjasz. To było przymierze między ojcem i synem. To było przymierze, którego poetycko opisuje psalmista w psalmie 85, kiedy to sprawiedliwość i łaska spotkają się i pokój, przebaczenie
i sprawiedliwość pocałują się. Już nie trzeba składać ofiar baranków. I dlatego wiersz 27 mówi, odnosi się do Mesjasza, zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. To znowu kwiatek Biblii Warszawskiej. Zgodnie z oryginałem, wszakże wzmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim. Chrystus nie zawierał przymierza na krzyżu na jeden tydzień. To trudno zrozumieć, dlaczego w takim kierunku komisja wybitnych teologów i znawców języka poszła. Żadna inna nie odważyła się tego uczynić. W połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej. A więc powtórzone to wcześniej, zabity będzie Mesjasz. To będzie oznaczało koniec służby świątynnej. A przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie. Tam w wierszu 26 nazywał się lud wodza przyszłego. Tutaj wyraźnie ten 27 wiersz, on potwierdza i rozszerza to. Uprzystępnia nam. Przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie. I aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony. A więc Rzymianie niszczą miasto i świątynię. To jest powiedziane przez wojsko obrzydliwe ten pustoszyciel przyjdzie. Pamiętacie, gdy Jezus Chrystus mówił o zburzeniu świątyni, gdy odpowiadał na pytanie uczniów ukazujących mu piękno świątyni, powiedział, widzisz te gmachy i te wszystkie okazałości? On mówi, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie będzie rozwalony. Dlatego, gdy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia stojącą na miejscu świętym, ewangelista Łukasz mówi, gdy zobaczycie Jerozolimę od wojsk otoczoną, wiedzcie, że się przybliżyło jej zniszczenie. Uciekajcie. I tutaj do tego nawiązuje 9 rozdział. Przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenia na tego, który ma być spustoszony. Tak wygląda, że to, co zrobili Rzymianie w 70 roku naszej ery, to był pewien epizod w pustoszeniu świątyni. Oni zniszczyli świątynię ziemską, ale mały róg z 8 rozdziału i to miało trwać aż do skończenia tego okresu 2300 wieczorów i poranków, miał pustoszyć nie tylko ziemską, ale i niebiańską świątynię, sięgać do wodza, do tego, który jest Panem tej świątyni niebieskiej. A więc to pustoszenie rozpoczynają Rzymianie, ale później będzie pustoszenie dalsze i trwać będzie, aż ten pustoszyciel będzie zniszczony. Czyli śmierć prawdziwego Baranka Bożego położyła kres składaniu ofiar za grzechy ludzi. Symbol zastąpiła rzeczywistość. Tym samym ziemska świątynia kończy swoją służbę i znaczenie dla planu Bożego zbawienia. Naród izraelski z końcem 70 tygodni nie jest odrzuconym od zbawienia, jak to nieraz czytamy czy słyszymy. Gdy kończy się 70 tygodni, naród izraelski traci uprzywilejowany status Bożego przedstawiciela na tej ziemi, Bożego misjonarza, Bożego nauczyciela. Apostoł Paweł w liście do Rzymian na ten temat kilka rozdziałów napisał. 9, 10, 11, gdzie tłumaczy, że jest inaczej. Żydzi od tej pory już nie mają tego uprzywilejowania, jaki mieli w Starym Testamencie. Reprezentantem Boga będzie lud, który z ciemności do cudownej światłości został powołany
i te same obietnice przymierza, które Bóg dał Żydom pod górą Synaj, otrzymują wszyscy, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. A więc śmierć prawdziwego Baranka Bożego położyła kres składaniu ofiar zwierzęcych za grzechy ludzi. Symbol zastępuje rzeczywistość, tym samym świątynia ziemska kończy swoją funkcję. Oglądaliśmy już jeden wykres 70 tygodni. Popatrzmy jeszcze na ten, a więc te daty inaczej to jest rozmieszczone, ale 48 to jest pierwsze 7 tygodni, następnie 62 tygodnie do roku 27. 31 rok to śmierć Chrystusa i 34 to jest zamknięcie 70 tygodnia, koniec uprzywilejowania tego narodu, który był domeną przez 1500 lat w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie ludem Bożym są, do grona ludu Bożego zaliczeni są wszyscy bez względu na rasę, pochodzenie, płeć, status społeczny, ekonomiczny i tak dalej. Wszyscy, którzy w Chrystusa jesteśmy ochrzczeni, oblekliśmy się w Niego i do Niego należymy. Czy pamiętacie tę pomoc, jak rozumieć księgę proroka Daniela? A więc jeżeli chcemy mieć ten pełen obraz, to mówiliśmy w pełnym kolorze, to musimy przepuścić go kilkakrotnie przez bębny maszyny drukarskiej. I każdy następny kolor na tę samą matrycę, to znaczy na to samo miejsce zaznaczone na matrycach wszystkich jednakowo, dołoży nam swój kolor, to wywoła jeszcze kolory poprzez nasączenie, intensywność i kolory, które są wypadkową nałożenia się tych czterech czy pięciu podstawowych. A więc drugi rozdział ukazał nam historię od czasów babilońskich do czasów powtórnego przyjścia Chrystusa. Siódmy rozdział podobnie, ósmy rozdział i teraz dziewiąty dołożył nam pewne szczegóły. Jeszcze mamy przed sobą rozdziały 10 do 12, ale tym zajmiemy się za miesiąc w czerwcu. Popatrzmy na to jeszcze inaczej, na tę synchronizację, niż tylko przez te klisze czy matryce maszyny drukarskiej. Babilon według drugiego rozdziału to złoto, Medopersja to srebro, miedź i tak dalej, metale i odpowiedniki w rzeczywistości historycznej. W siódmym rozdziale to już nie będą metale, to już będą zwierzęta, dziwne, różne, ale zwrócona uwaga jest już nie na wartość jakichś chruszców, jak w drugim rozdziale, ale na wartość moralną, czy brak tej wartości, zachowania tych zwierząt. I tu, gdzie glina i żelazo było, popatrzmy, jak ten obraz nam się zagęszcza z uwagi na siódmy rozdział. Już tam będzie 10 rogów. Tego nie było w drugim rozdziale. Niektórzy mówią, było, bo było 10 palców u stóp. Przepraszam, drugi rozdział nie upoważnia nas do wyliczania 10 państw Europy, które pokonały Imperium Rzymskie. Bo 10 palców wyrosło na zachodniej części Imperium. Wschodnia część jeszcze do 1453 roku jako Imperium Bizantyjskie istnieje. Co więcej, drugi rozdział, gdy dokładnie czytamy, to tam nie są, to tam nie chodzi tylko o palce, ale i stopy. Jeżeli liczymy palce, bądźmy konsekwentnie i powiedzmy, a czym stopy są? Bo materiałowo i gabarytowo to więcej jest stóp jak palców.
Do wyliczania 10 upoważnia nas tekst 7 rozdziału, ale nigdy 2 rozdziału. Czasem awansem, bo już znamy 7 rozdział. Chcemy wczytać myśli z 7 i przemycić je do 2. Jest inaczej, gdy pozwalamy, że historia się wyjaśnia tak, jak się wyjaśnia. W 7 rozdziale już nam się pojawi mały róg. Po upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego, po ukonstytuowaniu się 10 tych państw. I tam dokładnie pada to określenie 10 i ten mały. W 2 rozdziale była interwencja Boga przez to, że kamień uderzył. 7 rozdział mówi, to nie było coś arbitralnego. To nie było coś, że Bóg zdecydował i tak będzie. Nie, będzie sąd, który o tym zadecyduje, że ten kamień upadnie. Jakie będą losy tej ziemi po upadnięciu tego kamienia. 8 rozdział, dzisiaj rano mówiliśmy, już nie ma Babilonu. Na tronie jest ostatni panujący, ale nawet wizję Bóg daje tam w krainie Elam prorokowi. Wraca nam język hebrajski, którego nie było od 2 rozdziału wiersza 4. Wraca hebrajski, bo wraca świątynia. Wracają sprawy świątynne, nawet zwierzęta reprezentujące narody, które się pojawią, są zwierzętami, które nas naprowadzają na służbę codzienną i roczną w świątyni izraelskiej. Mały róg nie występuje po 4 zwierzęciu czy po 4 metalu. Mały róg nam rozmywa te wyraźne podziały i ukazuje się już pod koniec panowania Grecji. Małe początki, przebiegłość, atak na prawdę Bożą, atak na świątynię, atak na lud Boży. Podobne cechy jak w 7 rozdziale. I 8 rozdział w końcówce mówi nam, że ta odnowa, ten sąd, o którym Daniel powiedział, gdy wyznaczał czas, czasy i pół czasu, które doprowadzały nas do rewolucji francuskiej 1798 rok i było orzeczenie, a potem będzie sąd. 8 rozdział mówi nam, kiedy jest to potem. Wtedy, kiedy będzie Jom Kippur. A kiedy będzie Jom Kippur? Gdy skończy się 2300 wieczorów i poranków. Myśmy na razie mówili o rozpoczęciu tych 2300 wieczorów i poranków poprzez wprowadzenie na arenę wydarzeń 70 tygodni. Odnowa prawdy funkcji świątyni, oczyszczenia świątyni, ukaranie winnego i to bez udziału ręki, co podkreśla akcent z 2 rozdziału. Kamień był też bez udziału ręki. Popatrzmy, co nam czyni 9 rozdział. Ile on nam dodaje szczegółów, jak zagęszcza, jak to eksponuje wszystko. Już nam mówi o losach narodu izraelskiego w czasie, gdy baran panuje. Już od tej pory i tak będzie do końca księgi. Księga zajmować się będzie głównie narodem wybranym, czy to staro, czy nowotestamentowym i to łatwe będzie do wychwycenia. 457 i te wszystkie daty, które tutaj są. W 476 to jest upadek Imperium Zachodnio-Rzymskiego i dalej toczy się ta wojna, która się rozpoczęła zniszczeniem Jerozolimy i świątyni w 70 roku. Postanowione spustoszenie tutaj w 538 roku, co potwierdzi 11 rozdział i mocno zaakcentuje i wyznaczony kres spustoszenia. Spustoszenie będzie aż do czasu, gdy dojdzie do tego wyznaczonego kresu dla spustoszenia. A kiedy to jest to spustoszenie, ten kres? Koniec 2300 wieczorów i poranków. W pomniejszeniu mamy ten sam wyrok, ten sam wykres. Ale teraz popatrzmy, skoro to jest wycinek, to zostało nechta wycięte,
z tego okresu dłuższego, a w tym przypadku jest to okres 2300, to jest to Mare, to zostaje nam jeszcze 1810 lat. Myśmy doprowadzili do 34 roku. Gdy doliczymy 1810 lat, to dowiemy się, kiedy kończy się 2300 wieczorów i poranków. 1844 rok. Co wtedy miało się stać? Dużo miało się wydarzyć. Wszystko, co było spustoszone, wszystko, co było zniszczone, zaćmione, miało ujrzeć światło dzienne. I już wiemy, z uwagi na zrozumienie kwestii sądu, czemu poświęciliśmy kiedyś całe nasze spotkanie, że będą wydarzenia, które będą się dziać w niebie i to będą te, które widzimy. Sąd przedadwentowy, Jom Kippur. Ostatnia faza służby Jezusa w niebieskiej świątyni. To jest tam w niebie, a na ziemi restauracja prawdy Bożej, która została podeptana tutaj na tej ziemi. Zwiastowanie Ewangelii wiecznej i ostatnie orędzie Boga do człowieka. To ma się rozpocząć od 1844. Tak nas doprowadza proroctwo. Ale to proroctwo mówiło nam o czasie też narodzenia, przepraszam, nie narodzenia, ale pojawienia się Mesjasza i śmierci Mesjasza. Wyobraźmy sobie, że urodziliśmy się gdzieś w Chinach. Jesteśmy buddystami. W Indiach, które z odmian hinduizmu jest naszą domeną. Mamy innych bohaterów, mamy innych wodzów, mamy innych założycieli tych religii. Jesteśmy wyznawcami islamu. Mamy innego najważniejszego po prostu proroka, którego hołubimy. Dlaczego mielibyśmy wierzyć, że Jezus z Nazaretu jest tym, który jest godzien tej czci i że On jako Zbawiciel ludzkości rozwiązuje cały problem grzechu i gwarantuje nam zbawienie. To, żeśmy się urodzili w świecie chrześcijańskim, to są dodatkowe nasze punkty. Mamy kilka punktów form. Jesteśmy do przodu. A gdybyśmy się urodzili gdzie indziej? Ludzie mówią, a czy to nie wszystkie drogi prowadzą do Boga, obojętne jak Go kto nazywa? Zbawienie jest w każdym, który prowadzi do Boga. Czy tak jest naprawdę? Czy każdy z przywódców i założycieli potężnych, potężniejszych, niektóre jak chrześcijaństwo kierunków religijnych, jest zbawczy? Jest Mesjaszem? Jest odkupieniem dla swoich wyznawców? Okazuje się, że Chrystus różni się od wszystkich tych ludzi, skądinąd zacnych i wielkich, którzy życie swoje idei oddali i poświęcili, bardzo często prowadzili bardzo szlachetne życie. Różni się tym, że On jedynie jest istotą bezgrzeszną, że On jedynie jest Stwórcą, który przyszedł na ten świat ratować swoje stworzenie. I dlatego On jedynie posiada kwalifikacje, aby tak się stać mogło. Jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, mówiliśmy już, o Nim było ponad 300 proroctw w Starym Testamencie. Chciałbym zwrócić uwagę na niektóre z nich, które się wypełniły w Nim. A więc Zachariasz w 12 rozdziale mówi o śmierci Jezusa Chrystusa w szczególny sposób. Spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. Inne teksty mówią, przybili ręce moje, nogi moje, bok mój został przebity. Popatrzmy, jak to się wypełniło w Jezusie Chrystusie. Pośrodku ukrzyżowany wśród złoczyńców.
Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przepodli ręce moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje, o suknie moje los miotają. Popatrzmy, ile szczegółów tutaj jest i jak to się wypełnia. Nawet to rzucanie kości, rzucanie losów o szaty Jezusa Chrystusa. W Jerozolimie, gdy kto był, to wie, gdy idziemy Via Dolorosa w kierunku miejsca, gdzie, jak tradycja mówi, został ukrzyżowany, jest miejsce zaznaczone litostrotos, kamienny bruk. I tam, gdy wejdziemy, zobaczymy z czasów rzymskich makiety gier, gdzie żołnierze rzucali losy, rzucali kości, grając o to czy o tamto. Prawdopodobnie to tutaj na kamiennym bruku rozegrało się to proroctwo. Proroctwo mówiło, że kości jego nie będą złamane. Obrząd paschalny zalecał i nakazywał, aby baranek został w całości przyjęty, ale kości jego nie mogą być złamane. On symbolizuje baranka, któremu nie złamią kości. To będzie wyróżnik Mesjasza od wszystkich innych samozwańczych Mesjaszy. Gdy Chrystus zmarł, a już słońce miało w piątek zachodzić, zadbano o to, by ciała nie wisiały na krzyżu. Aby przyspieszyć śmierć, łamano skazańcą golenie. Ból, cierpienie, wykrwawienie dodatkowe, otwarte złamania. Połamali golenie jednemu łotrowi po jednej stronie, drugiemu przyszli do Chrystusa. Okazało się, że Chrystus już nie żyje. Nie połamano jego kości, ale wypełniło się kolejne proroctwo, że przebity został jego bok. Dalej modlitwa za oprawców. To było zaskakujące. Chrystus milczał cały czas, ale gdy się odezwał, to była troska o innych. Wygląda na to, że wszystkie proroctwa starotestamentowe, gdy na nie popatrzymy, to możemy na treści Starego Testamentu, jak z puzli, ukazać postać, ukazać sylwetkę Mesjasza, który miał się narodzić. Ona się nam jawi w miarę, jak znajdujemy odpowiednie teksty biblijne. Ta cudowna postać naszego Zbawiciela, a Daniel podaje czas, kiedy to nastąpi. Kiedy wystąpi jako Mesjasz, to jest 27 rok naszej ery, i kiedy umrze po 3,5 latach służby mesjanistycznej. W 25 wierszu 9 rozdziału w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej jest tak ładnie przełożony ten tekst oryginalny. Staraj się poznać to i zrozumieć. Od czasu zapowiedzi powrotu i odbudowania Jerozolimy aż do czasu księcia pomazańca upłynie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedzińce, mury, choć czasy wciąż będą pełne ucisku. A więc popatrzmy, tak wyraźne proroctwo było. Można było przeoczyć niektóre z jego atrybutów, nie zauważyć ich, nie być przy tym. Ale czas, który równo odmierzany był dla wszystkich? Jak to się stało, że ci, którzy czekali na Mesjasza, mając te proroctwa przez tyle wieków, rozminęli się z tymi proroctwami? Jak to się stało, że ktoś, komu zależało na tym, aby własny naród odrzucił własnego pomazańca, własnego Mesjasza i wzgardził jego łaską i odwrócił się od niego,
Kto za tym stał? Ta sama istota, o której już wielokrotnie tutaj mówiliśmy. My nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. Wielu ludzi czuje nienawiść do dzisiaj chrześcijan, do Żydów, bo się mówi, że Żydzi ukrzyżowali Chrystusa. Naprawdę? No nie, poprawiają się Rzymianie, ale Żydzi zdecydowali o tym. Naprawdę? O tym zadecydował najpierw Adam i Ewa. A dzisiaj o tym, że potrzebujesz takiego Mesjasza, potrzebujesz każdorazowo, gdy grzeszysz i wyznajesz grzechy. I masz możliwość wyznać te grzechy. Popatrzmy, jak cudowny jest Zbawiciel. Nie dziwmy się, że jego wróg, jego osobisty wróg, niegdyś najbardziej świetlana i wspaniała ze stworzonych istot, nazywał się Lucyfer, oznacza jaśniejąca gwiazda, jutrzenka. To jest miano diabła z czasu, gdy jeszcze diabłem nie był. On to powoduje. On nie poprzestał na tym. Pamiętacie, że gdy Chrystus umarł i zmartwychwstał, to Żydzi ze skarbca świątynnego, który to skarbiec i świątynia należały do Niego. On był Panem świątyni. Wzięli pieniądze, oddali żołdakom rzymskim, żeby kłamali, że zasnęli, a uczniowie przyszli i wykradli Go. Ta wieść się rozeszła. Ta wieść była na rękę wielu ludziom, którzy byli przerażeni tym trzęsieniem ziemi na Golgocie, gdy Chrystus zawisnął na krzyżu. Nie tylko wtedy. Później wielu chrześcijan. Apollos, według Dziejów Apostolskich, wsławił się tym, że on z pism przekonywał mocarnie Żydów, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym. Jest jedynym Zbawicielem. Jak to się stało, że podejmowano jeszcze potem, a nawet w średniowieczu, próby zablokowania proroctw, między innymi tego, o którym mówimy. Pokażę wam coś, co gdy pierwszy raz zobaczyłem, a było to już około 20 lat temu, nie wierzyłem. Sprawdzałem, spotykałem się osobno z wieloma wierzącymi Żydami, nawet czy to mesjanistycznymi, czy z Żydami, którzy przyjęli adwentyzm nawet. I pytałem, czy coś takiego mogło zaistnieć. I wszyscy mi potwierdzili, że to nie jeden raz. Ale pokażę wam na ekranie pewien dekret z czasów średniowiecza. Niech rozkruszą i rozpadną się kości palców i rąk tego, kto by odwracał karty księgi Daniela w poszukiwaniu czasu przyjścia Mesjasza. Wiecie, kto wydał taką klątwę? Stary naród przymierza. Niektórzy uczeni i rabini należący do tego ludu i dalej mówiący o przyjściu Mesjasza, bo ten to nie jest ten. Bo nie ma mocniejszego argumentu na to, że Jezus z Nazaretu jest, gdy na wszystkie wypełnione przez Niego proroctwa i zapowiedzi starotestamentowe nałożymy czas. To jest 27 rok naszej ery, kiedy staje się pomazańcem w wieku 30 lat. To przesunięcie 27 i jego wiek 30 lat to jest pomyłka w kalendarzach między juliańskim a gregoriańskim, który obecnie obowiązuje. Ale to jest zupełnie inne zagadnienie, którym teraz się nie zajmujemy. Nie dziwmy się, że jedni przez diabła zostali tak omotani, że myśląc, że Bogu przysługę czynią, ponawiają ofiarę Jezusa Chrystusa i każą ludziom w to wierzyć,
że jeżeli w tym nie będą mieli udziału, to nie mają zbawienia. A innym, którzy nigdy na tę przynętę nie daliby się złapać, zakazano klątwą obwarowując szukanie czasu narodzenia Mesjasza w proroctwie Daniela. Rozmawiajcie z tymi, którzy etnicznie przynależą do narodu starotestamentowego, narodu wybranego, a dzisiaj są chrześcijanami. Co ich przekonało? Przede wszystkim, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem. Dlatego starsi Izraelscy wiedzieli, dlaczego taką klątwę rzucić. Bo ten naród stał się, odchodząc od Boga, również narodem zabobonnym. Zapomnieli, co powiedział i napisał Salomon, że klątwa niezawiniona nie spadnie. Że Bileam powiedział Balakowi, jeżeli Bóg błogosławi, to ja nie mogę przeklinać. Ja nie mogę odwrócić tego, co Bóg mówi, że jest tak i powiedzieć, że nie i odwrotnie. Czy Jezus jest Zbawicielem i Zbawicielem całej ludzkości? Tak. I my, chrześcijanie, mamy ten cudowny przywilej, że znowu jako lud przymierza, tak jak to powiedział apostoł Piotr, wy jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, abyście zwiastowali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To samo, co usłyszał Izrael pod górą Synaj. I dzisiaj, tak jak Chrystus nam zalecił, możemy iść na cały świat i powiedzieć wszystkim, by w gotowości czekali na Jego powrót, bo On powróci, aby nas zabrać do swojego królestwa. Czuję, że w tym momencie chciałbym Bogu podziękować za to, czego dokonał w Jezusie Chrystusie. Jeżeli macie takie pragnienie, albo przynajmniej chcecie wziąć udział w tej rozmowie z Bogiem, zapraszam was do powstania. Stwórco i Boże nasz, bądź uwielbiony za cudowny plan zbawienia nas. Bądź uwielbiony za to, że nieraz, nawet gdy sądy Twoje dotykają nas, ale nie zapominamy o tym, kim prawdziwie jesteś, jakby nas miłujesz. Jesteś gotowy wszystko przebaczyć, poprowadzić nas, uratować. I nie tylko nas, chrześcijan. Ty miłujesz wyznawców hinduizmu, miłujesz buddystów, mahometan, ty miłujesz ateistów, ty miłujesz każdego chrześcijanina, niezależnie od denominacji religijnej. I co najważniejsze, Boże, to jest przyjście do Ciebie, do jedynego Zbawiciela, bo nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko Ty, drogi Jezu. Chwała, cześć i uwielbienie, drogi Ojcze, niech będą Tobie, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu. Proszę o to i dziękuję. I dziękuję, że ukazujesz nam naszego wspólnego wroga, wroga całej ludzkości, abyśmy przestali walczyć między sobą, ale uchwycili się Ciebie i gdy będziemy przy Tobie, nie będziemy musieli nawoływać się do społeczności, to będzie najpotężniejszy ruch ekumeniczny, bo Ty nas połączysz. Dopomóż, aby gdy wrócisz, nie zabrakło tam nikogo, kto pragnie być zbawiony. Amen.